Hej, hej, tu Karinka. Witam z Was z Energylandii. Właśnie teraz jesteśmy na parkingu. Tutaj już widzimy nasz duży Hyperion. Teraz tak, my nie byli na karuzelach, no znaczy się tutaj w Energylandii, jakieś około 3 lat. Teraz jesteśmy pierwszy raz od 3 lat w Energylandii. I od czego zaczynamy? Jak myślicie? No ależ oczywiście! Od Hyperionu. Chyba widać teraz kolejka, jak tam jedzie do góry i zaraz będą piski. Ja się też tak trochę obawiam, jak ja tam będę siedzieć. Jak tam się siedzi, słyszymy. Jak tam się siedzi, to się wie, już nie ma odwrotu. Zaraz będzie przepaść. A to są naprawdę, to są emocje, jak się tam już później siedzi. Oczywiście dla kogoś, kto się chociaż lekko lęka wysokości i w ogóle sił G, jak na kogoś działają. Ja akurat do tych osób się zaliczam i nie narzekam, bo mam dużo emocji. Na przykład Stefan jest temu bardziej obojętny, więc nie ma tyle emocji, co ja. Trzymajmy się. No i teraz nagrywał. Powiedz coś. Co gadać? Test, test. Test, test, jesteśmy na Hyperionie. Poświęcasz pół godziny, to chociaż na 15 minut. Karina ma GoPro. Zamocowaną. Hej, hej, tu Karinka. Po pierwszej przejażdżce byłam na Hyperionie. Miałam założoną GoPro. Tu normalnie wszystko ten. Teraz tak, pierwsze, poszłam tam na górę z plecakiem. Więc tam nie można z plecakami. Kiedyś jeszcze było inaczej. Teraz już nie można z plecakami, więc musiałam znowu tup, wszystko na z powrotem, odłożyć plecak. I znowu no, z powrotem na górę. Za plecak, za to, że można oddać plecak, to się kupuje takie wstążki. One kosztują 7 zł. Parking daje 10 zł. Więc tutaj Energylandia drogo, ale nie pochwalam. Jak się już do Was wchodzi i się płaci ten bilet przedrożały tam, no ile to tam było. Dycha. Nie, ale za bilet wstępu. No to nie, jest jakiś 300. No nie, no za dwie osoby to będzie 300. No 100 coś złotych. No 100 coś złotych za jedną osobę. No, okay. Więc już się płaci za jedną osobę 100 ileś złotych. To jeszcze plus parking i plus jeszcze jak się ma plecak. Trochę, no zierstwo po polsku mówiąc. No ale dobra, pomijajmy już to. Byłam w pierwszej kolejce. W pierwszej kolejce byłam. Jakie są te jedne, to są takie niższe, drugie są te wyższe. Usiadłam specjalnie dla Was z kamerką na ten wyższy podest, żeby jeszcze bardziej było masakra. Ale jak się dowiedziałam, że kamerka ma iść z powrotem, no to mi pani powiedziała, no to by się przesiąść. Nie, bo Stefan już był zapięty. No to już się nie dało przesiąść. I tak musiałam jechać na tym wyższym mukowisku wysokim. I jak biegłam, to się spociłam. Nie? I jedno jest z tym dobre. Wyszłam, jestem sucha. Wysuszyło mnie, normalnie masakra. Adrenalina, naprawdę polecam się jest. Pierwsze, jak się tak zjeżdża, to już się myśli, no dobra, mam to z głowy. A później się jedzie do góry i to już nie jest takie. Ale później znowu, chyba jakoś tak trzecia ta. I znowu jest tak, do góry i tak w dół, ale nie tylko, że w dół. Tylko tak w dół i takie, że no masakra. Trzy razy miałam takie zaskoczenie. Pierwszy raz to wiedziałam, drugi raz nie wiedziałam i trzeci raz też nie. Więc w sumie to trzy razy miałam takie, kurczę, co mnie czeka. Naprawdę polecam. I teraz spróbujemy jeszcze z tą GoPro, którą Stefan teraz nagrywa. No cześć, tu Stefcio. Żeby móc nagrywać normalnie na legalu z tym GoPro, trzeba było załatwić specjalnie taką śmieszną naklejkę od ochraniarzy i tu dali taką naklejkę, że sami to stwierdzili, że to jest tam faktycznie atestowane i że jest tam bezpieczne do tych przeciążeń, co te karuzele niby robią. Będziemy to testować po kolei. Mówili, że kiedyś było tutaj takie śmiałki, że dziennie tracili, gubili telefony, wypadały z rąk. Nie, ja mam takie ręki, mi chyba nie wypadł, no ale dobra. Oni też tak myśleli. No dobra, i to teraz mam już z atestem GoPro, z naklejką specjalnie. Wszystko tak jak ma być. Więc zobaczymy. No i teraz Stefan z nią idzie.
bo ja chcę trochę niżej się jeść, nie tam na tej górze. A ja chcę w pierwszym rzędzie jak najwyżej, żeby no. najbardziej to kopało. A ja właśnie trochę niżej bym wolała teraz, ale bo... Ale nudne to jest. Jeszcze ten... Trzeba do USA się wybrać kiedyś. Na te takie bardziej hardkorowe karuzele. Dobra. No, to jedziemy. No. Hej, hej, tu Karinka. Jestem przypięta. Ale jadę. Maja Kosterem. Jedziemy, Maja Koster. No, teraz to. Ja bym tu by dotrzymał? Na pewno mi się to nie odepnie. No, po czym się mykle do góry nogami. Ale łóż, tu by z przodu siedzieć, to jest dosyć to. Że tak ustawia ten blik winkel, co? Pod nogą mi z nie umy. Czekaj, czego się trzymasz? Tego może. Może tego się uda trzymał. Oj, tu chwila nic nie ma. Fajnie, nie ma tak. Nie ma tak, że... Ale nie ma tak, że fajnie. Ale takim przyciążeniem nie ma. Jak tam? Ha 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 ha
się bawię, to mi to fajnym czuję. A jak są przeciążenia, to się nie umie tkać. Hej, hej, tu Karinka jeszcze nie jesteśmy na Energylandii. Teraz jeszcze robimy taka karuzela do góry i na dół, do góry i na dół. Aga. Tu jesteśmy zapięci. Teraz już tak nie jest. Kiedy tego gościa żegnał, co on nas zapinał. Ale nie widać, że jest. No ja mam masaczka, to nie widać twarzy tak dobrze. Do góry na dół, no to jedzie. No zobaczymy, jaki widok będzie. Bo to jest takie dość cienkie, ale fajny widok, patrz. Widzisz, jak tam fajnie widać. No, to jest dobry do widoku. I bo takie w brzuchu takie fajne uczucie jest. Widzisz, patrz, to jest, wszystko fajnie widać, no. Ale widoki fajne, ja widoki naprawdę mam. Nie widać, kiedy jak koniec. Jutro zapewne. Zrobił wysoko, patrz na dół. O, i teraz pojedziemy na dół zaraz. O, teraz. Ale fajnie. A nie jest tak mocno. Jedna chwila. Jedna chwilowi taki był, taki spadł. To jedna chwilowo tak, która flaki do góry poszły. Ale tylko chwilowo. Ale telefon spokojnie mogę tak trzymać. To ja w tamtym roku trzymał tak. I nic nie ten. Nic, bo to ci nie stanie w tym, bo to jest dość lasz, to sobie siedzisz, patrz, tak? I to nawet jakbyś był nie zapięty, to nie wylecisz z tego, bo to no, widzisz, to no, do góry na dół jedzie. Ale wolałabym tutaj nie być. No bym mógł siedzieć tak nie zapięty. Czy siedzisz jak na stałku? Normalnie. A patrz, ludzie coraz mniejszy sobie robią na dole. Jak taki wiesz, nie? Jakie malutkie one, patrz. To autka jak jeżdżą. Ale no chwila, mogło to by jeszcze TIFA jechać. To w USA są takie dużo wyższe właśnie. No. I dość długo spada już, to jest takie, widzisz. Jest się lasz. To już jest tak okej. Okay. Ale tak samo mój lęk wysokości. Tak? Tak. Jak już jest całkiem wysoko, to już nie. Ale tu na takim się to mój. No dawaj na maja jeszcze. Nie, dobra, dawaj. A patrz, tu jadą dwa puste są. Chyba nie ma tak dużo ludzi, patrz, dwa nie, puste. A nie, to jest dwa, one są cały czas puste. Ja, bo nie robię jakiś test lauf, no. I tam w ogóle brakuje jednego wanigunika, ja z tyłu. No.
Tu Stefcio, teraz wytestujemy Aztek Swing. Karinka się bała na to iść, nie wiem, jakoś nie chciała. Już nie ten, no to ja poszedłem sam. Wytestuję to, zobaczymy jak to jest na tym. Ale wydaje mi się, że fajnie, bo w tamtym roku byłem. Tylko jeszcze nie miałem tej kamerki GoPro, tak fajnie przystosowanej do, czy na legalu bym mógł takie coś nagrywać, a teraz już wszystko pozałatwiałem i mogę. Więc zobaczymy. O, tu fajnie mi widać. Jestem, nie? No. Cyk. Postartujemy. Tak kręci i huśta. Ale też fajne widoki są przez to. I fajne siły G działają. Tam widać nawet Karinkę, jak ktoś dobrze patrzy, to tam stoi i patrzy. Fajne, super to jest. Fajnie. Nie, super, mega. To jest fajne. Fajne. Serioza. Zaraz. Już słabnie. Fajny bajer, naprawdę polecam. Już to nikt nie pojedzie, to ono tu przejedzie i tyle. Jakie kurwa. Po chuj takie coś jeszcze robią w ogóle. Po chuj komu za kogoś. Tak samo my na te smaki mogły iść. Teraz wrzesz. Już koniec. Od rajszczon. Bez rajszczon. No by to było na pustu jeziora. I to już syknie. Teraz.
Tu możesz mój plecak. Ale jak tutaj nie jadę dobrze? No bo z tego nie... To byś musiała wyskoczyć już. Bo z tego nie wyleci. Nie, no, ty się taki a wyski. Nawet jakbyś tu wyskoczyła, to by się nic nie stało. Jak ty umiesz być taki wielki? Powiedział samo miejsce. Nawet... Muszę zapierać, bo byś z tego umiała sam wylecić. Nie, no nawet jakbyś tu nie wylecisz, bo... Nawet jak ty, to by się niewiele stało. Nie, za bliźnie, że taki łąd to wygląda. Niewiele stało. Zaś to tak co łąd, a szedzny tych nie je. No dobra. To nie było to, co my chcieli. A jak się na tam to idzie? Prawdopodobnie tam i w prawo. Aha, dobra, dzięki. Weź się.